zyska ci satysfakcję i wszystkim będzie dobrze. Nie da się zwojować tak, żeby cały świat był dobry i pozytywny. No żeby jeszcze wszyscy ewentualnie ludzie byli młodzi pochali. Mogą tak myśleć. Młodzi, no my młodzi innymi kategoriami, tak. Ale myślę. Już jak troszeczkę doświadczą życia, to troszkę... Później się zmieniają poglądy, zmienia się zdanie. I tutaj raz stają kierownik. Bardzo dziękujemy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Terczyński, jestem dyrektorem firmy handlowej Komis Spółka Jawna w Kątach Rybackich. Firma handlowa Komis rozpoczęła 2 tygodnie temu akcję promocyjną, dzięki której przed Wielkanocą dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy Szczutowio trafią paczki z żywnością. Paczki to odbierze pani kierownik opieki społecznej z pracownikami przy Urzędzie Gminy Szczutowo. Zaproponowaliśmy naszym klientom zakup dodatkowych produktów, które zostały złożone w oznakowanym pojemniku. Zachęciliśmy wszystkich do wsparcia wielkanocnej akcji pomocy i przekazania artykułów żywnościowych do koszy ustawionych w sklepach w Szczutowie i w Kątach Rybackich w delikatesach Termoś 34. Niech Pan powie, proszę, skąd pomysł na taką akcję? Skąd się to wzięło? Jako człowiek skromny, który niejednokrotnie w życiu zaznał biedę, doszłem osobiście do wniosku, by po prostu pomagać biednym dzieciom i biednym ludziom. Taką wyznaję zasadę, tak zostałem wychowany przez moją babcię. Co jest dla mnie wielką wartością i zawsze powstaje we mnie ból wówczas, kiedy dowiaduję się, że w danej rodzinie dzieją się złe rzeczy lub no, po prostu panuje bieda. Należy się też wielkie podziękowanie społeczności w gminie Szczutowo, ponieważ społeczność zaaprobowała taką akcję zbierania żywności, artykułów spożywczych, owoców dla rodzin ubogich. Sława Sala, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie. W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość przekazania artykułów żywnościowych zgromadzonych za pośrednictwem firmy Termuś z Kątów Rybackich. Dzięki panu dyrektorowi naczelnemu Romanowi Terczyńskiemu udało nam się zorganizować paczki dla rodzin najbiedniejszych z terenu gminy Szczutowo. Lokalny przedsiębiorca, pan Terczyński, w darze swego serca zorganizował taką akcję. Nie po raz pierwszy, w grudniu również otrzymaliśmy od pana Terczyńskiego paczki z okazji Bożego Narodzenia, które zostały przekazane również dla najuboższych. Oczywiście te paczki powstały nie tylko dzięki panu Terczyńskiemu, ale również dzięki naszym mieszkańcom, ponieważ to mieszkańcy robili zakupy i przekazywali produkty żywnościowe do miejsc wyznaczonych na zbiórkę tej żywności. A odbyło to się w Szczutowie, w sklepie należącym do pana Terczyńskiego i w Kątach Rybackich, w sklepie należącym do pana Terczyńskiego. Panie kierownik, proszę powiedzieć, jak wiele osób skorzysta z tych paczek, z tej pomocy? Chcielibyśmy pomocą objąć przede wszystkim rodziny, które posiadają dzieci na utrzymaniu, rodziny wielodzietne. Myślę, że około 15 rodzin z różnymi problemami skorzysta z tych paczek. No to już asortymentowy. Kukurydza u góry na biurku. To proponuję tutaj w tym drugim biurku, to będzie to w karton, tak, nie? Tak. Mąka, cukier, mam. TV Regionalna 24.pl, TV Malbor, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.